Simba, król lew. Odcinek 27. Przyjaciele dżungli. Dlaczego jesteście tacy smutni? Z powodu deszczu? Jeśli to wam tak bardzo przeszkadza, poszukajcie schronienia. Teraz pozbędziemy się go na zawsze. Hurra! Niech żyje tygrys! Hurra! Są zbyt radosne. Pewnie planują kolejny dowcip. Smuci mnie to. Wszystkie moje dzieci są już dorosłe i niezależne. Powinnam zacząć się przyzwyczajać. Niech zgadnę. Myślisz o tym, że ciężko się przyzwyczaić do tego, że dzieci są już dorosłe i gotowe na to, by żyć same. Jestem z nich dumna, ale obawiam się, że będę samotna. Nawet jeśli twoje dzieci odejdą, zawsze będziesz miała swoich przyjaciół. Na pewno kiedyś znowu będziesz chciała mieć kolejną gromadkę dzieci. Ale one też dorosną i mnie opuszczą. Tak właśnie jest w naturze. Dzieci cię opuszczą, bo nauczyła się wszystkiego, co muszą wiedzieć. Wspaniale je wychowałaś. Na pewno kiedyś będziesz chciała to powtórzyć. Przestań, Balu. Zawstydzasz mnie. Dobrze, zmieńmy temat. Opowiem ci o moim nowym sposobie zdobywania miodu. Pszczoły już nigdy mnie nie urządlą. Jaką sztuczkę znowu wymyśliłeś? Właściwie nauczyłem się tego, pomagając Simbie. Nie mów mi, że uczyłeś go po to, żeby szukał dla ciebie jedzenia. Jasne, że nie. No, oprócz kilku wypraw na ryby. Balu, jeśli Augustyn wiedziałby o tym, zabroniłby tobie udzielać jakichkolwiek lekcji. Nie, jeśli wiedziałby, że ucząc Simbę, jak zaczaić się na królika, zdałem sobie sprawę, że mogę to samo zrobić z pszczołami. Zazwyczaj robię to w nocy, gdy one śpią, ale dziś nie mogę czekać tak długo. Powodzenia. Chyba zdrzemnę się w swojej norze. Co się stało, Simba? Źle się czujesz? Jesteś śpiący? Czuję się naprawdę dobrze. Jakoś dziwnie to okazujesz.
Naprawdę dobrze się czuję. Tylko mam dużo rzeczy na głowie. Może zrobisz sobie przerwę i pójdziesz z nami? Dziękuję, ale wolałbym zostać tutaj. No chodź, będzie fajnie. Chodź, ostatnio w ogóle się nie widujemy. Może następnym razem. Teraz chcę zostać sam. Muszę się skupić i zastanowić nad swoją przyszłością. Jak chcesz, Simba, ale siedzenie tu byłoby bardzo egoistyczne z twojej strony, gdy twój przyjaciel Balu potrzebuje pomocy. Balu nie potrzebuje mojej pomocy. Był tu przed chwilą, ale jego nowy plan zdobycia nie wypalił. I teraz ma duże kłopoty. Znowu? Chodź, tylko ty możesz mu pomóc. No dobrze. Nie widać, abyś się śpieszył, Simba. Jeśli mu nie pomożesz, to będzie katastrofa. Te pszczoły wyglądały na bardzo wkurzone. Chodź. On nigdy nie zmądrzeje. Pospiesz się. Za późno. Mówiliśmy, żebyś się pośpieszył. To nie pierwszy raz, gdy Balu został urządzony. Zobaczę, co da się zrobić. Balu, gdzie jesteś? Twój plan się nie udał. Litości, nie zrobiłem nic złego. Zostawcie go już w spokoju. Dostał nauczkę. Balu, uciekaj zygzakiem. Uciekaj. O nie. Siedź cicho. To sprawa między nami i tym złodziejem miodu. Pozwólcie mu chociaż trochę odsapnąć. Przestańcie. Tak sobie radzimy z intruzami. Nie przesadzajcie. Balu chciał zjeść tylko trochę waszego miodu. On jest po prostu żarłokiem. Nie chciał nikomu zrobić krzywdy. Powinniście słuchać Simby. On kiedyś będzie królem. Przecież to było tylko trochę miodu. Dobrze, wybaczamy Balu, ale po raz ostatni. Już jest bezpiecznie. Już bezpiecznie? Tak, Balu. Przekonałem je, żeby zostawiły cię w spokoju. Musimy porozmawiać. Nie mam tym skąpym pszczołom nic do powiedzenia. Przestańcie. To nie rozwiąże problemu. A jest jakieś inne wyjście? To dla Balu, żeby przestał podkradać nasz miód. Nie wyciągajcie pochopnych wniosków. Porozmawiajmy. Całkowicie się zgadzam. Porozmawiajmy. Nie ma o czym rozmawiać, Balu. Masz przestać kraść nasz miód. Odpowiedzcie mi tylko na jedno pytanie. Jak wytwarzacie ten miód? Nie wiesz? Czego uczył się Augustyn? Każdy w dżungli wie, że robimy miód z pyłków kwiatów. Dokładnie. Czyli zabieracie kwiatom pyłki. Zgadza się. Nikt nie wytwarza więcej miodu niż one. Jestem przekonany, że nie pytają się kwiatów o pozwolenie. W takim razie pszczoły, wy też kradniecie. Wiem, że pyłki są wam potrzebne, żebyście przeżyły, ale Balu też ich potrzebuje. Przecież wiesz, że szanujemy kwiaty. Za każdym razem zabieramy tylko trochę pyłków. To samo robi Balu, bierze tylko trochę miodu, gdy potrzebuje. Ale wy jesteście tak egoistyczne i niedobre, że nie chcecie dać mi ani trochę miodu. Jest jedna wielka różnica. Ciężko pracujemy, żeby powstał nasz miód, a Balu nic nie robi, tylko nam go kradnie. Rozumiem was, ale to nie zmienia faktu, że kradniecie kwiatom ich pyłki, które potrzebne są wam, żeby żyć. Balu też potrzebuje jeść, aby przeżyć. Robicie dokładnie to samo. Słyszałyście, kochane? Simba mówi, że jesteśmy równi. O, nie.
Przestańcie. Hej, mieliśmy znaleźć jakieś rozwiązanie tej sytuacji. Dobrze, Simba, skoro nalegasz. Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Dla załagodzenia konfliktu powiedzmy, że Simba ma rację. To niesprawiedliwe. Uciszcie się. Dobrze, ale musisz przyznać, że Baloo je tylko sam miód, a my potrzebujemy pyłków, żeby przeżyć. Baloo to wielki żarłok. To bardzo egoistyczne z waszej strony, skoro chcecie tak surowo go ukarać. Nigdy nie chcecie się z nim podzielić. Według ciebie chronienie owoców naszej pracy jest egoistyczne? Tak uważam. Tak samo według mnie egoistyczne jest twierdzenie, że macie prawo zabierać kwiatom pyłki. Zastanawiałyście się kiedyś, co wtedy czują kwiaty? Na pewno nie, skoro latacie z kwiatka na kwiatek. Baloo też jest czasami egoistą i gdyby mógł, zabrałby wam cały miód. Jest wyjście, żeby wszyscy byli zadowoleni. Jakie? Baloo będzie musiał ograniczyć ilość miodu, który zjada. Dobrze. Zgadzamy się, ale Baloo musi nam przyrzec, że nie przekroczy ustalonej ilości miodu. Daję słowo, zjem tylko tyle, ile mi pozwolicie. Wiedziałem, że znajdziemy jakieś rozwiązanie. Sam sprawdzę, czy Baloo dotrzymuje słowa. Wiem, że na początku będzie mu trudno kontrolować się, ale w końcu się nauczy. Na co czekasz? Nie chcesz swojej porcji miodu? Na pewno mnie nie urządlicie? Nie, Baloo. Przecież przyrzekłyśmy. Chodź, twój miód na ciebie czeka. Później pozbierasz owoce. Pośpiesz się, Baloo. Mamy pracę do wykonania. Naprawdę mogę zjeść trochę miodu? Oczywiście. Inaczej nie przyrzekłybyśmy tego Simbie. Sam nie wiem. No dalej, bierz. A może na początek nabiorę tylko 3 razy na palec? To nie będzie za dużo? Jeśli sam nie chcesz wziąć, chętnie ci przyniesiemy. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to usłyszę. My też. No dalej, Baloo. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Będę musiał podziękować Simbie. Stańcie w szeregu. Zaraz damy Baloo trochę miodu. Dobrze. A teraz musimy wracać do pracy. Simba! Posłuchaj, muszę z tobą porozmawiać. Simba, tu jestem. Słyszałem, że wkrótce wybierasz się na sawannę. Kiedyś tam pójdę, ale jeszcze nie wiem kiedy. O, rany. Jeśli masz trochę czasu, chciałbym ci coś pokazać. Chodź za mną. O co chodzi, króliku? Już dawno chciałem ci przedstawić moją rodzinę. Tyle o tobie słyszeli. Naprawdę? Gdzie oni są? Przed tobą. Nie mówicie mi, że wszyscy chowaliście się w tych krzakach? Cześć, Simba. To zaszczyt cię poznać. Cała przyjemność po mojej stronie. Moi przyjaciele przygotowali dla ciebie coś specjalnego na pożegnanie. Te kwiaty zebraliśmy dziś rano. Zaczynajmy.
Dlaczego wszyscy płaczecie? Płaczemy, bo jak pójdziesz na sawannę, to już cię nigdy nie zobaczymy. Jeszcze nie wiem, czy tam zostanę. Chcę tylko zobaczyć, jak tam jest. Skoro wydajecie takie przyjęcia na moją cześć, w ogóle nie chce mi się tam iść. To właśnie chcieliśmy usłyszeć. Moi przyjaciele, sposób, w jaki Simba rozstrzygnął spór między Baloo i pszczołami, pokazuje, że w przyszłości będzie dobrym władcą. Już dawno to wiedziałem. Wszystko, co Simba robi, dowodzi, że będzie wspaniałym królem. Skoro ty, Sanie i Arbor jesteście tego pewni, to musi oznaczać, że królestwo będzie należało kiedyś do Simby. Wiele nauczyliśmy się o przetrwaniu od Baloo i od ciebie, wężu. Pamiętacie, jak wąs uczył nas pływania po wzburzonej rzece? Prawie się potopiliśmy. I przerwaliśmy bobrom ich tamę. Kiedyś rozpracuję równanie kwadratury koła. Będę we wszystkich książkach naukowych. Co on robi? Głośno myśli i czeka na krecik posłańców. Mam nadzieję, że nic im się nie stało. Cieszę się, że daliście radę. Jakie macie wieści? Augustynie, miałeś rację co do tygrysa. Tego się obawiałem. Gdyby nie to, że sam to usłyszałem, nie uwierzyłbym. Opowiedz nam, czego się dowiedziałeś. Poczekaj, my też chcemy usłyszeć. Co tym razem planuje tygrys? Co się stało, Sam? Dlaczego wszyscy patrzą się w tą dziurę? Augustyn poprosił Kreta, żeby przerył się tunelem do jaskini tygrysa. Myślisz, że przez tunel słychać, co mówi tygrys? Nie jestem pewien. Wiem tylko, że Kret dowiedział się, że tygrys coś planuje. Zaraz nam o tym opowie. Muszę to zobaczyć. Cieszę się, że cię widzę, Simba. Zaraz wypróbujesz nasz nowy sposób komunikacji. Naprawdę? Proszę wszystkich o ciszę. Cisza. Oni też słyszą nas po drugiej stronie. Cisza. Ten system nie działa. Nic nie słyszę, co on mówi. Musi być zbyt daleko od tunelu. Gdy już zostanę królem, zostaniecie wynagrodzone za swoją wierność. Niech żyje tygrys! Hurra! Moi szpiedzy donieśli mi, że Simba wkrótce wybiera się na sawannę. Ale ja nie chcę, żeby on tam szedł. Chcę się raz na zawsze pozbyć Simby i jego przyjaciół. Chcę być jedynym prawdziwym królem dżungli. Simba nigdy nie zdobędzie tronu. Dosyć tego. Następnym razem, jak spotkam tygrysa, wyrwę mu całą sierść z ogona. Niech tylko spróbuje złapać Simbę. Za kogo on się ma? Wielki, ile razy mam ci powtarzać, żebyś się tak nie zachowywał? Zawsze kończy się to tak, że robisz sobie krzywdę. Ale tym razem całkowicie się z tobą zgadzam. Niech żyje Simba, nasz król. Ucieszy mnie to, jeśli Simba zdecyduje się zostać z nami. Poza tym on został wybrany kolejnym królem dżungli. Z magiczną mocą daną mu przez gwiazdy musi zostać królem, ale prawdopodobnie będzie potrzebował naszej pomocy. Zawsze wspieramy naszych przyjaciół.
Jeśli ktoś będzie chciał skrzywdzić Simbę, będzie miał z nami do czynienia. Zgadza się. Nie ma innego wyjścia, Augustynie. Przekażę wiadomość innym wężom. Mamy dużo do zrobienia. Do jutra, Alex. Do jutra. Mamo wilczyco, dlaczego wyjesz? Daję znać wodzowi wilków, żeby przekazał wiadomość wszystkim w swoim królestwie. Dlaczego? Żeby byli gotowi do walki z tygrysem, kiedy damy im znać. Wiedziałam, że wódz ci pomoże, Simba. Wódz poprosił wszystkie wilki, żeby też ci pomogły. Będą tu i pomogą ci bronić swego tronu. Hurra! Wilki nam pomogą! Słyszysz ich, Simba? Składają ci przysięgę wierności. Pomogą ci, możesz na nich liczyć. Moi przyjaciele już tu idą. Dziś możesz spać spokojnie. Przyjaciele Simby udowodnili mu, że są oddani. Jeśli trzeba będzie, zmierzą się z tygrysem. Wiedząc, że dżungla jest dobrze chroniona, Simba będzie mógł pójść na sawannę. Jeśli chcecie wiedzieć, jakie przygody czekają Simbę i jego przyjaciół, nie przegapcie kolejnego odcinka.